W tej sytuacji masz obowiązek zastosować zasady ograniczonego zaufania. O, ho, ho. Pamiętajcie Państwo, że zasada ograniczonego zaufania to jest zasada, którą wdrażamy wtedy, kiedy mamy prawo przypuszczać, że inny uczestnik ruchu nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego. I teraz zwróćcie uwagę, że niemal w ostatniej chwili przy tym dojeździe, niemal na sekundę przed zatrzymaniem się stop kadru, ten kierujący ruszył. Skoro ruszył. No to pewnie puśćmy jeszcze raz. Jeszcze, mm. jeszcze chciałbym na sekundę na znaki popatrzeć. No, oczywiście, że mieliśmy znak, który mówił o tym, że jest to skrzyżowanie. A co to tak szybko uciekło? A jeszcze raz. O jest. Widzicie Państwo skrzyżowanie z podporządkowaną po obu stronach? My jesteśmy na drodze z pierwszeństwem. To jest też bardzo ważne. I w tym momencie no, ten kierujący jego zachowanie wskazuje, że nie ustąpi nam pierwszeństwa. I wdrażamy zachowanie ograniczonego zaufania. Czyli przestajemy mu ufać i robimy wszystko, żeby zapobiec zdarzeniu. Okay.